Cześć! W dzisiejszym vlogu będzie coś dla mamy. Etap ciąży i karmienia to bardzo szczególny moment w naszym życiu, w trakcie którego zachodzi wiele zmian, również tych w garderobie. W tym tutorialu chcę Ci pokazać, że samodzielne uszycie sukienki, która świetnie będzie towarzyszyć Ci w trakcie całej ciąży, a później sprawdzi się w trakcie karmienia, to tak naprawdę bułka z masłem. No bo kto miałby coś takiego zrobić, jeśli nie Ty? Chodźmy dalej i pokażę Ci, jak uszyć sobie samodzielnie ciążową sukienkę oraz później sukienkę do karmienia. Dopasowując swoją garderobę do tego szczególnego momentu, musisz pomyśleć o dwóch rzeczach, jeśli zależy Ci na tym, żeby po prostu nie wydać na to za dużo kasy. Po pierwsze, kupując ubrania czy decydując się na samodzielne ich szycie, pomyśl o tym, jakie wybrać fasony, tak żeby dopasowywały się one do Twojej zmieniającej się sylwetki, a później służyły Ci w trakcie karmienia. Druga rzecz, o której trzeba pomyśleć poza samym modelem, to to, z jakiego materiału jest wykonana ta sukienka czy bluzka, czy inny rodzaj garderoby. To zawsze powinna być dzianina albo tkanina elastyczna. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie fasony sprawdzą Ci się idealnie, to znaczy będą rosły razem z Tobą, wpadaj koniecznie na naszego bloga. Tam przeczytasz obszerny artykuł, który przygotowałam z myślą dokładnie o tym. Jeśli dokładnie przestudiowałaś wpisy, które przygotowałam na blogu, wiesz już, że najłatwiej przerobić sukienkę do karmienia, jeśli posiada ona pionowe cięcia, czyli pionowe szwy, które przechodzą dokładnie na wysokości naszych piersi. Wówczas, jeśli posiadamy taką gotową sukienkę, wystarczy, że rozprujemy istniejący szew. Rozprujemy, to znaczy weźmiemy takie narzędzie, które nazywa się rozpruwaczem bądź prójką i sprytnie pozbędziemy się nitek, które trzymają obydwa kawałki materiału razem, lub weźmiemy obcinaczkę, tym też się da pruć, lub jeśli nie mamy tych dwóch sprzętów, bo dopiero zaczynamy szyć, to wówczas łapiemy po prostu w ręce nożyczki. To jest pierwsza opcja, jeśli chcemy przerobić w najszybszy i najłatwiejszy sposób sukienkę, którą już posiadamy. Natomiast ja oczywiście polecam Ci spróbować swoich sił w uszyciu takiej sukienki od początku do końca. I w tym celu najłatwiej będzie Ci pobrać gotowy wykrój, który przygotowaliśmy dla Ciebie razem ze sklepem Pinsola i który jest do pobrania u nas na stronie. Po wydrukowaniu tego wykroju musisz przejść przez poszczególne etapy szycia, przez które przeprowadzam Cię w ramach kursu online. I na etapie łączenia części przodu będziemy samodzielnie wszywać zamek kryty. I to jest coś, co przyda Ci się również przy innych operacjach. Technika wszywania zamka krytego jest dokładnie taka sama, jak miałoby to miejsce w poszewce na poduszkę czy w jakichś innych ubraniach. Zatem warto się tego nauczyć. Co musimy zrobić, żeby móc wszyć ten zamek? Jeśli rozprułaś swoją sukienkę i masz już otwarte szwy, bądź szyjesz razem ze mną w ramach kursu online sukienkę, wystarczy, że przygotujesz swój element, który będzie się składał na przód, to jest ta część, razem z już zrobionymi kieszonkami, to również pokazuję na kursie, więc absolutnie nie bój się, dasz sobie z tym radę. Szew, w który będziemy wszywać zamek, musisz wcześniej zabezpieczyć przed strzępieniem, inaczej mówiąc obrzucić, o tym również opowiadam w tym kursie. Jeśli nie jesteś pewna, co może ten termin oznaczać, zresztą wystarczy, że napiszesz komentarz i od razu Ci podpowiem. I przygotowujesz sobie też części boczne, które uzupełnią nasz przód sukienki. Zatem to jest mój bok, to jest mój drugi bok, a to jest moja część przednia. Zamek będę wszywać dokładnie tutaj. Jak już poukładasz sobie części, które składają się na przód sukienki i pomiędzy które chcemy wszyć zamek, to teraz powolutku i na spokojnie ułóż sobie zamek pomiędzy dwiema warstwami, czyli na razie nie skupiam się nad tym drugim bokiem, tylko będę się zajmować jednym. Oczywiście zamki będę musiała wszyć dwa, na tę stronę i na tę stronę. Zaczynamy od pierwszego.
Finalnie, po ułożeniu zamka, wszystkie elementy mam prawą stroną do siebie. I teraz, pierwszy etap jest taki, że bierzesz w łapkę centymetr, odmierzasz sobie na jednej krawędzi odległość, na przykład 10 cm od góry, albo zróbmy sobie trochę więcej, zróbmy sobie 15, tak będzie lepiej. Zginasz sobie delikatnie miarkę, tak żeby ona szła po łuku i robię malutki 2, max 3 mm nacinek samym czubkiem nożyczek na krawędzi materiału. Mam zrobiony nacinek. Z drugiej strony, na drugim kawałeczku odmierzam znowu miarką 15 cm. Również dopasowuję miarkę po łuku, tak żeby kształt i wymiar się zgadzał. Robię malutki nacinek. I teraz uwaga, te same punkty kontrolne, te same nacięcia robisz sobie na taśmie suwakowej. Mierząc od góry 15 cm, wygodniej mi będzie, jak sobie rozepnę. Mierzę 15 cm i na 15 cm robię malutki nacinek. To samo robię oczywiście na drugiej połówce. Od góry 15 i malutkie 2, max 3 mm nacięcie. I teraz, po co ja te nacięcia zrobiłam? Ano po to, żeby lewą stronę zamka przyszyć dokładnie tak samo, jak prawą stronę zamka. Jedna połówka taśmy suwakowej idealnie spotka mi się nacinek z nacinkiem i po drugiej stronie tak samo, nacinek z nacinkiem. Krok numer dwa. Żeby przyszyć zamek kryty, tak żeby był rzeczywiście kryty, muszę go rozpiąć. Zatem rozpinam. I teraz rozpięty przykładam sobie prawą stronę taśmy, czyli tę, prawą stroną do prawej, czyli odwracam. Podsumujmy sobie bieżącą sytuację. Przypięłaś jedną stronę taśmy suwakowej prawą stroną do prawej. Tak jak pokazałam przed chwilą, dokładnie pospinałaś szpileczkami. Zwróć uwagę, jaki kierunek wbijania szpilek zastosowałam, bo ten będzie najlepszy do wykonania szwu za chwilę. Oczywiście teraz możesz wziąć igłę, nawlec ją nitką i sobie ręcznie przyszyć, czyli przyfastrygować tę taśmę suwakową. Jeśli będziesz to robić pierwszy raz, zdecydowanie rekomenduję to rozwiązanie. I teraz po przypięciu szpilkami, czy to po wykonaniu fastrygi, będziemy wykonywać pierwsze przyszycie. I to będzie przyszycie w postaci szwu pomocniczego. Szew pomocniczy, który wykonamy, to będzie po prostu ściek prosty, tylko nie będziemy go ryglować, czyli nie będziemy szyć przód, tył, ani na początku, ani na końcu. Po prostu masz sobie przeszyć tak, żeby ta taśma suwakowa już trzymała się do części sukienki. Bardzo ważne jest to, że uwaga, nie będziesz tego szycia wykonywać od samego początku do samego końca taśmy suwakowej, czyli mówiąc najprościej, nie od początku do końca zamka, tylko to przeszycie będzie wykonane na tej długości, na której występują ząbki. Czyli jak sobie weźmiemy, a pokażę to na tym zamku, który tu mamy, jak sobie weźmiemy taśmę suwakową i sobie odwiniecie te ząbki, to zauważycie, że na górze znajduje się taka część plastikowa. No i dalej oczywiście zamek rozpina nam się do jakiegoś konkretnego momentu. Ja tu mam zamek, który ma uszytą na końcu taką kieszonkę, dlatego że go skracałam. Natomiast w przypadku kupienia zamka takiego, jaki tutaj by się sprawdził najbardziej, czyli w okolicach 35 cm, no to będziecie mieć dokładnie takie zakończenie jak tutaj na początku, czyli zamek zgrzany tworzywem. I teraz wasze przyszycie ma być wykonane od
tego plastiku, od tego punktu, do momentu, aż maszynka czy ta maskownica Wam w ogóle pozwoli wykonać przeszycie. Teraz wykonujemy to pierwsze przeszycie, które nazwałam szwem pomocniczym. I to przeszycie możesz wykonać przy użyciu stopki uniwersalnej, ale możesz też sobie ułatwić zadanie, zmieniając stopkę na stopkę do wszywania zamka zwykłego. Ja tutaj pokazuję przezroczystą, no bo na takich najłatwiej pracować, wszystko wyraźnie widać. Jeśli masz pozycjonowanie igły, czyli możesz sobie przesunąć tę igłę w lewo bądź też w prawo, to też możesz sobie tę operację dodatkowo ułatwić. Gdyż gdzie ten szew, ten pomocniczy teraz, czyli ściek prosty bez ryglowania, powinien się pojawić? On się powinien pojawić mniej więcej w połowie taśmy suwakowej, więc rzeczywiście na wielu maszynach, na stopce uniwersalnej, to może być utrudnieniem, więc tę stopkę możesz sobie zmienić. Ja zostawię stopkę uniwersalną, z tej do zamka zwykłego nie będę korzystać, ale przesunę sobie igłę nieco w prawo. I już mam igłę mniej więcej na środku, zanim opuszczę stopkę, mogę jeszcze się upewnić, że rzeczywiście szew będzie w połowie taśmy suwakowej. No i druga rzecz, nad którą się upewniasz, to żeby szycie zaczynało się rzeczywiście od tego tworzywa, od wysokości początku ząbków. Wbijam sobie igłę, wyjmuję pierwszą szpilkę, opuszczam stopkę i wykonuję szew pomocniczy. Dojeżdżam do momentu, do którego czy to maszynka dyktuje mi zakończenie zamka, czy to już moje zakończenie taśmy suwakowej mówi mi, że tutaj robimy stop. Zatem podnoszę stopkę, podnoszę igłę do góry i wykonałam szew pomocniczy. Teraz, żeby przyszyć drugą stronę, muszę zmienić stopkę, znaczy muszę, będzie mi łatwiej, jak zmienię stopkę na stopkę do wszywania zamka krytego. To będzie taka stopka, która jest w kształcie no zdecydowanie bardziej kwadratowym lub nieco prostokątnym. Ma wąskie wejście w odróżnieniu do stopki uniwersalnej i co ciekawe, ona na lewej stronie, czy od wewnętrznej strony, tej spodniej, ma takie kanaliki. I teraz te tunele będą nam służyły do tego, że jak wprowadzę sobie prawidłowo odgięte ząbki w któryś z tych tuneli, zaraz powiem, która strona do którego tunelu, to ta stopka w pewnym sensie będzie Wam przyszywała zamek, no prawie że samodzielnie. No ale oczywiście samo się nic do końca nie zrobi. Stopki mamy dwa typy. Do tej maszyny, na której dzisiaj pracuję, będzie pasowała ta stopka. Ta stopka druga, kwadratowa, jest nieco lepsza. Ona ma trochę głębsze rowki, no i ma też języczek, który rzeczywiście fajnie pomaga w trakcie wszywania zamka. No ale ja muszę skorzystać z tej. Zatem te odkładam, te wpinam. Podkładam sobie stopkę na wysokość uchwytu, przytrzymuję palcami, opuszczam uchwyt, stopka się wpięła. No i teraz powiedziałam, że ta stopka ma dużo mniejszy otwór, a ja sobie w poprzedniej operacji przesunęłam igłę. Zatem igła wraca do położenia centralnego. Ja się jeszcze upewniam na 100%, ale nitki to mi nie zabieraj. Ja się jeszcze upewniam na 100%, że igła wchodzi dokładnie w środek otworu. Wchodzi. I teraz będę przyszywała prawą stronę mojej taśmy. Zatem korzystam z prawego otworu. Jak będę za moment przyszywać drugą stronę, lewą, to skorzystam z lewego tunelu. I w zasadzie bardzo ciężko by się było pomylić, dlatego że nawet jeśli jeszcze nie wiesz, o co mi chodzi, to wystarczy, że w trakcie wszywania zrobisz sobie taką oto próbę. A mianowicie, odginasz te ząbki tak, żeby stały, no i włóżmy najpierw w tunel zewnętrzny, czyli ten lewy. Włożyłam w tunel. Mam ząbki tu. Tunelu, o w tym,
No i kontrolnie opuszczam sobie igłę, no i okazuje się, jak przyjrzę się na wprost, że ta igła szyje mi tylko po materiale, a nie po taśmie suwakowej. Zatem wracam i sprawdzam drugi tunel. Wkładam do tunelu prawego, czyli tak jak powiedziałam, prawa strona do prawego tunelu, wbijam sobie kontrolnie igłę, no i super, okazuje się, że igła wbija mi się idealnie w taśmę suwakową i w materiał. Kontrola zrobiona, zatem teraz muszę sobie ustawić drugą rzecz. Szew pomocniczy wykonywałyśmy dokładnie od początku, od samego startu tych plastikowych ząbków. I ten szew właściwy, który ma trzymać zamek, również ma być wykonany dokładnie w tej samej pozycji. Czyli odginam sobie ząbki, wbijam igłę tu, gdzie mam zrobioną markerem kropeczkę i teraz dopiero z wypozycjonowaną igłą, z odgiętymi, i to jest bardzo ważne, kładziesz te ząbki, odchylasz je maksymalnie na prawą stronę, opuszczasz stopkę i teraz dopiero zaczynasz szyć. Jeśli nie odegniesz dobrze tych ząbków, czasem jeszcze się zdarza tak, że one są delikatnie zgrzane z tą taśmą suwakową i jeśli ich nie odegniesz, nie odczepisz, to stopka nie będzie Ci chciała wystartować. Więc upewnij się, że one są rzeczywiście dobrze położone, żeby za moment, jak naciśniemy na rozrusznik, stopka Cię nie przyblokowała. No i teraz tak, znowu szyję ściegiem prostym, mam ustawioną gęstość między tam 2,5 a 3. I zaczynamy szyć. Wykonuję sobie 2, maksymalnie 3 wkłucia do przodu. Naciskam przycisk, czy dźwignię szycia wstecz. Wykonuję tyle samo wkłuć do tyłu, ile wykonałam do przodu. I lecę dalej. Przez cały czas palce przytrzymują ząbki i delikatnie wręcz możesz nawet odginać tę taśmę suwakową, kierować ją trochę do prawej strony, tak żeby nie było ryzyka, że igła przeszyje Ci po ząbkach. Dojeżdżasz do momentu, do którego stopka pozwala Ci w ogóle podejść pod maszynkę. Jak już dalej nie możesz podejść, wykonujesz szycie do tyłu, do przodu i operacja jest skończona. Po wykonaniu tego przeszycia wyciągasz sobie materiał, no i oczywiście robimy próbę, czyli zapinamy zamek i sprawdzamy, czy igła nigdzie nie przeszyła nam po ząbkach. Nie przeszyła, nic się nie zmarszczyło, wszystko jest bardzo ładnie wszyte na gładko. Ja pracuję na bardzo fajnej, stabilnej dzianinie, w związku z czym, no i też mam trochę wprawy, więc nie było ryzyka, że tę dzianinę mi rozciągnie. Natomiast jeśli będziesz pracowała na czymś bardzo elastycznym i też jakby boisz się, że gdzieś tam ta odległość może się zmienić, w sensie rozciągniesz materiał, to pamiętaj też, że jest coś takiego jak paski do stabilizowania krawędzi materiału pod wszywanie zamka. I taki paseczek przyklejasz sobie do lewej, czyli wewnętrznej strony materiału, tak, żeby rzeczywiście podkleić linię, której później będziemy szyć, po której później będziemy szyć. Więc pamiętaj, że jest coś takiego jak paski ze stabilizującą nitką do podklejania. Ok, to była dygresja, zamek działa, wszystko jest ładnie wszyte, zatem co teraz trzeba zrobić? Przyszyć analogicznie drugą stronę, czyli łapiesz sobie za część boczną, to nie jest moja ta część boczna, którą bym potrzebowała, to jest moja ta część boczna. Łapię drugą część boczną, tutaj już mam zrobiony nacinek i no, muszę zrobić to, co robiłam poprzednim razem, czyli muszę rozpiąć zamek. I teraz, tu gdzie jest suwadełko, języczek do rozpinania, to jest moja prawa strona i muszę przyłożyć tę prawą stronę do prawej strony materiału. Zatem odwracam prawą do prawej, szukam mojego nacinka i drugiego nacinka i przykładam nacinek do nacinka. Przypinam swój
zamek, taśmę suwakową w takim kierunku szpilki, żeby było mi wygodnie przyszyć i jak już przypniecie, to jeszcze upewnijcie się, że rzeczywiście macie przypiętą właściwą stronę zamka i że on się finalnie ładnie schowa. Lecimy dokładnie według instrukcji sprzed chwili. No i spotykamy się już na łączeniu materiału nad i pod taśmą suwakową. Po przyszyciu zamka, po wszyciu zamka i uprasowaniu, teraz możemy przystąpić do zaszycia góry i do zaszycia dołu. I teraz w tym celu, jeśli mamy górę i mamy ją zaszywać, to tutaj trzeba będzie troszeczkę tę maszynkę przesunąć, czyli rozpiąć zamek, dlatego że jest tu dość grubo. I narysowałam na lewej stronie linie, które mam nadzieję pokażą Wam bardzo dokładnie, gdzie ma być wykonany szew, który zamknie nam sukienkę od góry. I teraz to zamknięcie ma być wykonane tak, żeby na prawej stronie to szycie sprawiało wrażenie tak, jakby było jednym ciągiem. I dokładnie tak samo na dole. I żeby uzyskać taki efekt, idziemy sobie na lewą stronę tutaj do wewnątrz. I co jest istotne, za moment jak złożymy sobie ten materiał prawą stroną do prawej, czyli w ten sposób, to będziemy musiały pilnować dwóch rzeczy, a mianowicie tego, żeby ta taśma suwakowa była odgięta na czas doszywania, po to, żeby nie zaszyć jej tak, żeby wyszła nam na zewnątrz. Jasna sprawa zapewne. No i druga rzecz to linia szycia, po której będziemy się kierować, musi stanowić przedłużenie tej linii, która jest szwem właściwym trzymającym zamek. Co istotne, zaczynamy szyć od krawędzi surowej, idąc w stronę zamka i tak robimy zawsze. Jak będziemy zaszywać sobie spódniczkę, sukienkę, poszewkę na poduszkę, dokładnie tak samo będziemy się kierować, czyli od surowej krawędzi w stronę zamka, a nie od zamka w stronę surowej krawędzi. Zatem mam narysowaną linię, która stanowi przedłużenie poprzedniego ściegu. Zaczynam szyć od surowej krawędzi. Tutaj oczywiście rygluję, mocuję, czyli szyję przód, tył. I istotna sprawa jest taka, że kończąc to szycie, nie najeżdżam na ten poprzednio wykonany szew. Mogę się nawet zatrzymać ciut wcześniej, jeśli się nie czuję pewnie, natomiast nie mogę na niego najechać. I ta poprzeczna kreska, którą sobie narysowałam markerem i którą chcę, żebyście dobrze widziały, to jest Wasza linia stop. Za nią nie wyjeżdżamy. Zatem składam prawą do prawej, krawędź do krawędzi, tak żeby linia szycia leżała na linii szycia. Zaraz to upnę i Wam pokażę. Już wpinając szpilki odginam sobie taśmę suwakową. Jeśli szyłybyśmy prostą spódniczkę, to tutaj krawędzie materiału, te surowe, leżałyby na sobie na styk. Natomiast tutaj, ponieważ mamy cięcie, które jest modelowane, to zapas będzie Wam troszeczkę wystawał. I bardzo dobrze, tak ma być. Pilnuję tego, żeby materiał leżał na styku tutaj, w linii szycia. O, w tym punkcie. No i jest tu, na styk. To wystaje w ten sposób. I teraz
możesz sobie jeszcze wpiąć jedną szpilkę, tak żeby te materiały na pewno leżały jedna warstwa na drugiej. I po spięciu tego odcinka, wbijam jeszcze jedną szpilkę, i po spięciu tego odcinka pamiętamy, żeby zmienić sobie stopkę na stopkę uniwersalną, ponieważ te operacje będziemy robić na stopce uniwersalnej i dokładnie to samo robisz z drugiej strony, czyli na dole zamka. Lecimy i zszywamy ten odcinek. I teraz możesz sobie jeszcze wpiąć jedną szpilkę, tak żeby te materiały na pewno leżały jedna warstwa na drugiej. I po spięciu tego odcinka, wbijam jeszcze jedną szpilkę, i po spięciu tego odcinka pamiętamy, żeby zmienić sobie stopkę na stopkę uniwersalną, ponieważ te operacje będziemy robić na stopce uniwersalnej i dokładnie to samo robisz z drugiej strony, czyli na dole zamka. Lecimy i zszywamy ten odcinek. Jeśli wszywałaś zamek kryty w już gotową sukienkę, no to zabawa z głowy. Natomiast jeśli pracujesz razem ze mną nad modelem Gris, no to teraz czeka Cię zabawa związana z szyciem dalszej części tego szwu, z uwzględnieniem i złapaniem już kieszeni. O tym opowiadam oczywiście dalej w kursie online, więc nie będziesz miała z tym problemu. Natomiast kwestię zamka mamy z głowy. Tę samą operację, którą wykonałyśmy tutaj, trzeba powtórzyć również tutaj. Zatem super trening i możliwość przećwiczenia jeszcze raz tej operacji. Pamiętaj, że jestem cały czas do Twojej dyspozycji, więc jeśli na jakimkolwiek etapie utkniesz bądź będziesz miała wątpliwość, śmiało pisz w komentarzach, będę pomagać. Pamiętaj też o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał i śledzić wszystkie kolejne nowe wideo tutoriale. Dołącz też koniecznie do naszej grupy na Facebooku Szycie Online. Tam złapiesz mnie najszybciej.